Sara ma 96 minut na ukończenie testu. Test zaczął się o godzinie 13:59, a trening siatkówki rozpoczyna się o godzinie 16:00. Ile czasu będzie miała Sara na przejście na trening siatkówki po zakończeniu testu? Pomyślmy chwilę o tym zadaniu. Mamy dość dziwny czas rozpoczęcia testu. Pewnie weszli na egzamin trochę wcześniej, ale zanim poznali zasady i się przygotowali, to minęło trochę czasu, zatem zaczęli pisać o 13:59, czyli zaczęli minutę przed 14:00. Narysuję tutaj oś, taką oś czasu i będziemy zaznaczać te godziny. Tutaj mam godzinę 14:00. Tu mam godzinę 14:00. Tu będę miała 15:00. A tu będzie godzina 16:00. Wcześniej byłaby godzina 13:00. Zatem zaczęli pisać ten test o godzinie 13:59. Zaznaczę, czyli minuta przed 14:00. Tutaj będzie 13:59. Do 14:00 minie 1 minuta. Do 15:00 minie już 61 minut, bo godzina ma 60 minut, czyli 60 plus 1 minutę, 61 minut. Test miał trwać 96 minut. To ile czasu jeszcze minie do końca testu? Jeżeli tutaj mamy, zaznaczę ten kawałek, to jest 61 minut. To już jest blisko 96. Odejmę 96, odjąć 61. 6 odjąć 7 to jest 5, 9 odjąć 6 to jest 3. Zatem jeszcze musi minąć 35 minut. Czyli tutaj musi minąć 35 minut. 61 do 35 daje nam właśnie 96 minut. To w takim razie o której godzinie Sara powinna skończyć test najpóźniej? O godzinie, tu mamy 15, tu mija 35 minut, czyli to jest 15:35. O 15:35 skończy pisać test, a o godzinie 16:00 rozpoczyna się trening. Pytanie z zadania. Ile czasu będzie miała Sara na przejście na trening siatkówki po zakończeniu testu? Ile czasu mija od 15:35 do 16:00? Myślę, że już wiesz. To jest prosta sprawa. Można to policzyć w głowie. Tutaj minie 25 minut. Skąd to wiem? Możesz od 60, bo w godzinie mamy 60 minut, odjąć 35 minut, bo tyle już minęło po 15:00 i wtedy policzysz, ile jeszcze czasu zostało do końca tej jednej godziny. 60 odjąć 35. Pożyczymy z szóstki dziesiątkę. 10 odjąć 5 to jest 5. 5 odjąć 3 to jest 2. Zatem ile czasu będzie miała Sara na przejście na trening siatkówki po zakończeniu testu? 25 minut.